Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej, autor książki, współautor Wielkie Żniwa, jak PiS ukradł Polskę, Michał Szczerba. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. To Pan będzie rozliczał i będzie tym głównym rozliczającym za to, jak, cytując Państwa książkę Pana i Dariusza Jońskiego, jak PiS ukradł Polskę? No, na pewno z Dariuszem Jońskim zgromadziliśmy gigantyczną wiedzę o wszystkich przekrętach, złodziejstwach, malwersacjach, ale po prostu nieprawidłowościach Państwa PiS. Jesteśmy do dyspozycji i chętnie ją wykorzystamy. Tytuł książki jest mocny, ale czy macie Państwo takie jednoznaczne informacje, że ktokolwiek coś ukradł w ciągu tych ostatnich lat? Panie redaktorze, no pieniądze zniknęły. Świadków nie ma. Świadkowie też zniknęli, twierdzą, że zmarli. To może teza jest za mocna? Moja wiedza jest troszkę większa niż wszystkich innych, nawet większa niż ta, która jest zgromadzona w książce, bo też miałem możliwość zapoznania się z aktami sądowymi dotyczącymi afery respiratorowej, więc można powiedzieć, że jest przynajmniej materiał na kolejną książkę. Ale to zupełnie poważnie, czy Pan będzie jednym z tych ludzi, jedną z tych osób, która stworzy coś na kształt komisji śledczej, rozliczającej właśnie działalność władzy, ludzi związanych z władzą przez te ostatnie lata? No słowem, zajęcie się tym, co Pan robił politycznie, publicystycznie również w tych ostatnich latach jako polityk opozycji. Panie redaktorze, Donald Tusk nas zaprosił z Dariuszem Jońskim do prezentacji programu rozliczeń na konwencji programowej w Tarnowie. Również mieliśmy swój udział w sformułowaniu konkretnych postulatów dotyczących kwestii rozliczeń, między innymi likwidacja tych 17 instytucji, które stały się przepompowniami pisowskimi, przechowalniami dla działaczy pisowskich. Więc u nas jest jeden kapitan i jeden selekcjoner. Nazywa się Donald Tusk. Jaką rolę on wyznaczy mi, zależy wyłącznie od niego. A czy planujecie Państwo z Dariuszem Jońskim, ale być może nie tylko, jakieś działania kontrolne jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej odda władzę? Panie redaktorze, my te działania prowadzimy od samego początku. Wtedy, to wiemy, ale właśnie pytam wtedy, o ten okres kiedy, jeszcze wtedy, do tego wtedy, zwołania wtedy, nowego kiedy, Sejmu. Wtedy, kiedy zobaczyli exit pole 15 wieczorem o 21:00, mamy pełną świadomość, że zapadła decyzja o kilku strategicznych sprawach. Przede wszystkim uruchomili nowe konkursy, dosypali pieniędzy. W tej chwili próbują w trybie ekspresowym i w Ministerstwie Nauki, w Ministerstwie Kultury, w NIW-ie, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w PARP-ie, w NCBR-ze kończyć konkursy, dopinają je. Ale ma Pan wiedzę na podstawie dokumentów, konkretnych źródeł, że tak się faktycznie dzieje? My tylko pracujemy na dokumentach, Znaczy nie mamy innej wiedzy, aniżeli to, co wyczytamy albo zobaczymy, więc dzisiaj kontynuujemy naszą kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uważamy, że tam doszło do gigantycznych nieprawidłowości w wyborze 198 projektów na kwotę blisko 2 miliardów złotych. Wszystkiego 2 miliardów złotych? 2 miliardów złotych, tak tyle wynosi. Ale to jest skala tak duża, że przypomina mi się afera NCBR, która była jednym z głównych tematów przez te ostatnie miesiące. 2 miliardy złotych to mniej więcej tyle, ile kosztowała ta niewybudowana elektrownia węglowa w Ostrołęce. Ile dotacji dostaje TVP rocznie. No właśnie, to więc takie pieniądze rozdzielono. Zrobiono to 13 października pod koniec dnia, już znając wszystkie sondażownie i wszystkie badania, które pokazywały, że nastąpi 15 zmiana w Polsce. Dopchnięto te projekty, wyeliminowano 1300 pozostałych projektów bardzo dobrych, innowacyjnych i nagle na liście, którą zobaczyliśmy z posłem Jońskim, znalazły się projekty brata Łukasza Szumowskiego za 32,5 miliona, Daniela Obajtka i firmy z nim powiązanej za 28,5 miliona, Matika, czyli firmy, która kupowała Pegasusa dla CBA, ale też ludzie Morawieckiego, ludzie, którzy robili kampanię internetową Dudzie w 2020 roku. Co to za ludzie? Kto za to odpowiadał? Kto współuczestniczył w tym procederze? Prezesem tej agencji rządowej jest człowiek Morawieckiego, człowiek chłopika. To oni dopinali. To możemy chyba powiedzieć, o kogo chodzi. Ma nazwisko Różycki, imienia nie pamiętam. Pierwszego dnia po wyborach zachorował, później rzucił papierami, miał wejść do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości człowiek Bielana, który już był nominowany przez ministra Pudę. Ostatecznie się w pracy nie pojawił i znowu wrócił Różycki, żeby dopiąć ten konkurs. Słowem, miało być tak, że co znajomi Królika mieli otrzymywać ogromne
wsparcie finansowe dla projektów, którzy realizowali po znajomości? To jest nowy program operacyjny. On się nazywa FENG, czyli Nowoczesna Gospodarka, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Do dysponowania jest 40 miliardów złotych. PARP jako jedna z pierwszych instytucji te środki dzieliła. To był pierwszy konkurs, na który czekali polscy przedsiębiorcy od wielu miesięcy. Przygotowywali się do niego. Zostało zgłoszonych 1540 projektów. I okazało się, że tylko niecałe 13% z nich jest pozytywnie zweryfikowanych, czyli w ogóle przeszło tą kwalifikację. Wśród 198 projektów dostrzegamy projekty, które są powiązane albo w sposób bezpośredni, albo pośredni z politykami PiS-u. Czyli chce pan powiedzieć, a może no faktycznie, czy tak jest, że ta afera może przewyższyć skalą aferę NCBR? Wie pan co, nie wiem, czy każda afera jest równie zuchwała, bezczelna. Tylko wie pan, jak się wydarzy jedna afera, to wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy mają sporo na sumieniu, wyciągają pewne wnioski. A jak coś się dzieje tuż przed wyborami, no to jest zbyt gruby minimum. Nie oszukano tylko pana, mnie, polskiej gospodarki, polskiego rynku pracy, innowacji i tak dalej, ale oszukano tych przedsiębiorców, którzy złożyli bardzo dobre projekty z udziałem ekspertów, naukowców, a później się okazało, że dostała firma brata Łukasza Szumowskiego, której wspólniczką wcześniej była oczywiście żona pana ministra. Dostali wcześniej też, pamiętajmy, ponad 200 milionów złotych z NCBR-u. Z tych projektów się nie rozliczyli, co jest bardzo istotne, czyli nie stworzyli żadnych eksperymentalnych leków i tak dalej, nic nie wprowadzili na rynek. Tamte pieniądze są rozgrzebane, nierozliczone, aneksowane, przedłużane jest ich rozliczanie. Jednocześnie zabierają z takiego worka, który się nazywa małe i średnie przedsiębiorstwa, 32 miliona. Rozumiem, że państwo przedstawicie jakieś dokumenty w tej sprawie. W sensie też panie moje doktorze, pytanie, czy pan się nie obawia pozwów? Pan mówi o pewnych konkretnych nazwiskach, o panie konkretnej doktorze, liczbie ja nie mam żadnego pozwu. Ja funkcjonuję z posłem Jońskim w przestrzeni publicznej i w przestrzeni kontrolnej od 4 lat. Napisaliśmy książkę, nie mamy żadnego pozwu sądowego, nie mamy nikogo. Czyli rozumiem, że dokumenty państwo pokażecie jakieś w tej sprawie. Myślę, że mamy wszystkie dokumenty w tej sprawie. Jasne. Dzisiaj będziemy ponownie o 9.15, ponieważ przedsiębiorcy do nas piszą, są zbulwersowani, bo okazało się, że po raz pierwszy w historii PARP-u, PARP podając 198 projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, nie pokazał punktacji projektów, które zostały odrzucone. Więc przedsiębiorcy do tej pory nie wiedzą, dlaczego ich projekt nie został zweryfikowany pozytywnie, a w szczególności jaką punktację otrzymali. No to a propos tego, co pan mówi dzisiaj w Rzeczpospolitej, w dzienniku tekst PiS podzieli, ile zdąży, awanse, dotacje, umowy, PiS na koniec 8-letnich rządów podejmuje ostatnie kontrowersyjne decyzje personalne i finansowe. Rozumiem, że z tego tekstu no, wynikać ma to, że Prawo i Sprawiedliwość już zabezpiecza się przed utratą władzy. Tu jest opisany spory szereg instytucji. My też o tym piszemy w Wirtualnej Polsce, jak sytuacja wygląda w poszczególnych instytucjach. Pytamy polityków obecnej jeszcze opozycji, co zamierzają z tymi instytucjami zrobić. Ja bym chciał zapytać konkretnie o telewizję polską, panie pośle, skupić się na niej, nie tylko na mediach publicznych, ale konkretnie na niej. Jaki dzisiaj jest pomysł, bo sporo różnych koncepcji pojawia się w mediach, ale jaki jest pomysł konkretny na to, jak uporządkować sytuację w TVP? Bo widać, że na członkowie Rady Mediów Narodowych, na przykład pani Joanna Lichocka, pani poseł, mówi o tym, że zwraca uwagę, że państwo chcecie doprowadzić do czystek w tych mediach publicznych, że chcecie uczciwych dziennikarzy wyrzucać na bruk, że to, co państwo zamierzacie zrobić, jest po prostu nielegalne. O tym mówi również szef KRIT, szef RMN. Jaki jest pomysł konkretny? Co Lichocka reprezentuje sobą, to pokazała na sali posiedzeń Sejmu. Do tego nie będziemy oczywiście wracać, żeby tych haniebnych gestów nie przypominać. Natomiast to jest bardzo istotne. Pierwsza sprawa, najważniejsza. Grudzień 2016 roku, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł, który stwierdził jednoznacznie. Rada Mediów Narodowych jest organem pozakonstytucyjnym, organem, który przejął kompetencje organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, więc powinna Rada Mediów Narodowych zostać zlikwidowana. I zrobimy wszystko, żeby ta rada przestała funkcjonować, żeby przestała działać, żeby pani Lichocka, pan Czabański i spółka przestali mieć wpływ na obsadę mediów publicznych. Ta rada powołana większością sejmową ustawą, ten wyrok też dotyczył tego, on krytycznie, delikatnie rzecz ujmując, odnosił się do tego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji straciła jakby wpływ na wybór prezesa TVP. Wtedy pan Janusz Daszczyński miał być prezesem TVP. Czy jest możliwe, że on będzie
liderem zarządu komisarycznego w TVP. Panie dyrektorze, no, są jakieś procedury konkursowe, które były, które nie zostały sfinalizowane. Podobnie jest z trzema sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali w sposób właściwy powołani przez Sejm ósmej kadencji. Uchwały o ich powołaniu zostały uznane za nieważne. Prezydent tych sędziów nie powołał do Trybunału. Oni powinni w Trybunale się pojawić. A my powinniśmy wykonywać wyroki Trybunału. No tak, ale nikt nie ma zastrzeżenia wobec tamtego wyroku. W telewizji publicznej chciałbym zostać i też o potencjalną kontrolę zapytać. Ale bo państwo jesteście, jak rozumiem, chcę w to wierzyć, legalistami, więc jeśli Donald Tusk zapowiada no, uporządkowanie, czy nie wiem, czy na ile likwidację, ale załatwienie sprawy TVP Info w ciągu 24 godzin, to czy to się da zrobić legalnie? Czy to nie była taka zapowiedź? Rozmawiałem z Robertem Kwiatkowskim, który jest członkiem RMN, z ramienia opozycji, powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Że rozumie intencje Donalda Tuska, okay, ale dobrze, ten czas powiedzmy sobie nie szczerze, można nielegalnie tego załatwić. Panie dyrektorze, i Polskie Radio, i TVP są spółkami... należącymi do Skarbu Państwa. Więc również w gestii nowego ministra odpowiedzialnego za dział administracji rządowej, jakim jest Skarb Państwa, będzie również wpływ właścicielski na obsadę tychże spółek. I my wykorzystamy wszystkie legalne możliwości, żeby dokonać zmiany, ponieważ polscy widzowie zasługują na informacje, a nie na propagandę. Polscy widzowie zasługują również na to, że przeprowadzimy jak najszybciej audyt, audyt finansowy, audyt gospodarności, audyt celowości w tych spółkach. To o to chcę zapytać. I wszyscy winni nie uciekną do Waszyngtonu, tak jak Kurski, tylko odpowiedzą za gigantyczne malwersacje. Zatrzymajmy się przy Jacku Kurskim, bo faktycznie no, Jacek Kurski, czyli mam bardzo poważną pracę w Banku Światowym w Waszyngtonie, nie udziela wywiadów, nie udziela się publicznie, nie komentuje spraw związanych z TVP, ale na tę telewizję miał niebywały wpływ w ostatnich latach i również na to, jak zostały wydane miliony czy miliardy w ciągu tych ostatnich lat. Czy państwo będziecie Jacka Kurskiego rozliczać? Czy państwo będziecie przeprowadzać te audyty w telewizji publicznej? Czy państwo macie jakieś informacje, że te środki mogły być przepuszczane w jakiś Tak, nie do końca bo, w porządku sposób? Do tej pory nie są na przykład znane odprawy członków zarządu. Znamy jedną członkinię zarządu TVP, która odeszła na stanowisko do Poczty Polskiej, ale to była jakby zachęta tylko. Zachętą finansową była odprawa, którą otrzymała, która, tak powiem, pozostaje tajemnicą spółki cały czas. Więc nie będzie tajemnic spółki, bo mamy do czynienia ze spółką publiczną i to nie jest tak, że będziemy polować na Jacka Kurskiego. My po prostu będziemy sprawdzać, w jaki sposób wykorzystywane były na początku te 2 miliardy rocznie, które zabrano dzieciom chorym na raka, które myśmy chcieli przewidzieć w ramach poprawki budżetowej na nowoczesne terapie, żeby pomagać rodzicom dzieci chorych na choroby nowotworowe, żeby mogli korzystać z dostępnych nowoczesnych terapii onkologicznych. Oni te pieniądze, najpierw 2 miliardy przekazali na propagandę, później od tego roku 3 miliardy. Czy macie państwo jakieś informacje o potencjalnej, ewentualnej, rzekomej, domniemanej niegospodarności w działaniach Jacka Kurskiego i ludzi, którzy zarządzali telewizją przez te ostatnie lata? Panie dyrektorze, my mamy bardzo dużo informacji, ponieważ... Ale konkretnie? W Polsce, konkretnie to panu nie powiem teraz, bo ja, jak powiedziałem, pracuję na dokumentach. Mamy informacje od sygnalistów mówiące o gigantycznych nieprawidłowościach w mediach publicznych. Podobnie jak Fundusz Patriotyczny, Fundusz Sprawiedliwości, TVP była również jedną wielką przepompownią środków i przechowalnią. I wszystkie te elementy zostaną przez nas ujawnione i sprawdzone. Natomiast dzisiaj tylko to zapowiadamy, ale za chwilę to zrobimy. A da mi pan gwarancję jako dziennikarzowi, że państwo jako politycy przyszłej partii rządzącej nie będziecie wpływali na to, jak media publiczne będą funkcjonować w przyszłości? Absolutnie. Uważam, że media powinny być i działać według wzorca brytyjskiego, wzorca BBC. Bo zastanawiam się, kto tą telewizją będzie zarządzał i kto zdecyduje o tym, kto będzie nią zarządzał. Ja uważam, że to jest jego rozstrzygnięciu jeszcze kilka lat temu. Uważam, że to jest najlepsza formuła, jaka może być. Znaczy oczywiście tych ludzi, którzy są odpowiedzialni w tej chwili za wyprowadzanie środków, trzeba natychmiast usunąć. To się dzieje w różnych instytucjach rządowych. Mówiłem dziś panu przed chwilą, że będziemy o 9:15 z posłem Jońskim w PARP-ie. Kontrolujemy te 2 miliardy złotych, które zostały dopchnięte kolanem za 5.12.13 października podpisany protokół. Nieujawniony publicznie, tylko po kilku dniach dopiero się ta lista pokazała. Ale również 10.30 będziemy w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
otrzymaliśmy informację o gigantycznym wypływie środków z Ministerstwa Aktywów Państwowych, a dokładnie do konkretnych ludzi związanych z Jackiem Sasinem i Kazimierzem Kujdą. Kujda to jest TW Ryszard, który jest szefem gabinetu Sasina i taką kluczową postacią, bardzo bliski, kadrowcem. Bardzo ważny człowiek. Dostaliśmy informacje, które dzisiaj sprawdzamy o 10.30. O 10.30 wchodzimy do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pewnie koło godziny 11.30 zrobimy jakiś krótki briefing dla mediów. Dostaliśmy informację, że ludzie Sasina podostawali nagrody do kwoty 100 tysięcy złotych w okresie przedwyborczym. Chcemy sprawdzić, jaki był cel tych nagród, jakie były uzasadnienia wypłaty tak gigantycznych środków w połowie roku tuż przed wyborami i poinformujemy o tym opinię publiczną. Uważam, że w tej chwili drenują finanse wszystkich resortów i instytucji. Fundusz Sprawiedliwości, bardzo ciekawa sytuacja. Konkurs już rozpisany po wyborach na 15 milionów. Na 15 milionów. Na zakup działek, nieruchomości, siedzib, willi. Bo faktycznie Fundusz Sprawiedliwości jest taką skarbonką dla Solidarnej Polski, dla suwerennej Polski, która dotacji z budżetu nie ma. Ale sprawa z Jackiem Sasinem jest ciekawa. Bo, panie pośle, chce pan powiedzieć, że były wicepremier, potężna wciąż persona w rządzie, miała wpływ na to, żeby jego ludzie dostawali nagrody jeszcze, żeby w jakiś sposób tam się zabezpieczyć finansowo? To nie było tak, że zostali pracownicy Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zostali konkretni ludzie, którzy mieli również bardzo gigantyczną wiedzę i też zastanawiamy się z posłem Jońskim, czy to nie była przypadkiem jakaś nagroda za milczenie, bo za chwilę zmienia się władza. Ludzie, którzy wiedzieli o gigantycznych przekrętach w obszarze, mówiąc w szeroko, Skarbu Państwa, odpowiedzialni za karuzele prezesów, za wymianę kadr, dostają gigantyczne premie, nagrody. Pytamy się za co. Z drugiej strony rządzący twierdzą, że Mateusz Morawiecki ma szansę stworzyć większość, że już podobno z 6 posłów opozycji ma przeciągniętych na swoją stronę, tak opowiada polityką Prawa i Sprawiedliwości. PiSu, którzy są zainteresowani dołączeniem do których. Ale słyszał pan o konkretnych nazwiskach? Bo nie, ja też słyszę o ludziach, którzy gdzieś tam pukają do furtki. Ja uważam, że jednak matematyka jest królową nauk i jak ktoś ma 194, a ktoś ma 248, no to jeden ma więcej, pan, prezydent, ale prezydent mówi, że nie macie koalicji, nie macie umowy koalicyjnej podpisanej, że tak naprawdę nie wiadomo, czy macie większość. No bo na jakiej podstawie? No wie pan, ja zawsze zastanawiam, jak pan prezydent coś takiego mówi, to czy on w ogóle kiedykolwiek widział umowę koalicyjną między Kaczyńskim, Bielanem i Ziobro, czy on się dowiadywał, nie wiem, z mediów, z wolnych mediów o tym, co kto dostał w swoim portfolio i dlaczego Bielan dostał NCBR, PARP, rozumiem, że tego zapisane w waszej krajowy zasób nieruchomościowy, czy ten związek przedsiębiorców w Brukseli, który jest po prostu jedną wielką przechowalnią i przypomnią. A panie pośle, a propos umowy koalicyjnej, tych kwestii programowych, no, sprawa prawa aborcyjnego czy antyaborcyjnego no, wzbudza emocje, jest dyskutowana i w opozycji, i w koalicji rządzącej, ale ta sprawa dzieli dzisiaj, zdaje się, ludzi, którzy pretendują do objęcia rządów, bo Anna Maria Żukowska, myśmy o tym pisali w Wirtualnej Polsce, no, zabrała taki stanowczy głos, mocny głos w mediach społecznościowych, twierdząc, że dla lewicy no, sprawa liberalizacji prawa antyaborcyjnego jest absolutnym priorytetem. A wczoraj Dariusz Wieczorek, który jest głównym negocjatorem z ramienia lewicy, mówi, że no, tak naprawdę, no, okej, okay, prawa kobiet będą ujęte w umowie koalicyjnej, no ale te tarcia mogą doprowadzić do tego, że będzie powrót jedynie do kompromisu aborcyjnego, tak zwanego z 93 roku. Jak to pogodzić? Bo to są nie, w ogóle no, panie znaczy, nasze sprawy. Stanowisko również Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie jest oczywiście sformułowane w 100 konkretach na 100 dni. Jest absolutnie jasne. Jesteśmy zwolennikami liberalizacji prawa aborcyjnego i dopuszczalności decyzji kobiety o aborcji do 12 tygodnia ciąży. I to jest nasz projekt, od którego nie odchodzimy. Ale oczywiście być może to nie znajdzie się w umowie koalicyjnej. Ponieważ wszystko, co znajdzie się w umowie koalicyjnej, musi być za zgodą 3 partnerów. Więc ja też słyszę o tym, że pewnym pomysłem jest szybkie przeprowadzenie zmian legislacyjnych, żeby wrócić do kompromisu aborcyjnego, który dla mnie żadnym kompromisem nie jest, bo on również nie gwarantuje praw kobiet. A następnym drugim krokiem jest liberalizacja. I ja głęboko wierzę w to, że wśród tych 248
posłów i posłanek znajdzie się większość 231, także posłanki trzeciej drogi, jest. Joanna Mucha, Paulina Henning-Kloska, Urszula Pasławska, po prostu dziewczyny, które wiedzą, że opozycja dzisiaj dostała gigantyczną szansę na rządzenie, również dlatego, że polskie kobiety postanowiły zabrać głos i wykorzystać kartkę wyborczą jako swoje referendum. Nie jest potrzebne żadne referendum. Ten wynik dla Koalicji Obywatelskiej, dla Lewicy, dla Trzeciej Drogi był referendum. Czyli polskie kobiety załatwione. I polscy mężczyźni, ich sojusznicy, chcą praw kobiet. A temat związków partnerskich, który od 2012 też był podnoszony w czasie państwa rządów. Wtedy Platforma była dużo bardziej konserwatywną, mam wrażenie, partią niż dzisiaj. Czy ta sprawa będzie wreszcie załatwiona? Absolutnie tak. Uważam, że to jest w ogóle w 100 konkretach na 100 dni. Nie mam wiedzy, bo nie jestem w zespole negocjacyjnym, jak to zostanie sformułowane. Uważam, że związki partnerskie, ustawa o związkach partnerskich musi być w ciągu 100 dni przegłosowana. No ale tutaj w grę wchodzi koabitacja z prezydentem. Nieunikniona. I jaką państwo macie gwarancję, że Andrzej Duda tego nie zawetuje? I wtedy co powiecie wyborcom, jeśli tak się stanie? Znaczy ja nie wiem, pan prezydent jest prawnikiem, pan prezydent powinien szanować wolę nowej większości parlamentarnej. Co ma przeciwko związkom partnerskim, żeby dwie osoby, które się kochają, decydowały o sobie wzajemnie, miały prawa, miały wzajemne obowiązki. Na tym polega ustawa o związkach partnerskich i wydaje mi się, że nie widzę tutaj czegokolwiek, co by jakby zagrażało jakiemuś światopoglądowi pana prezydenta. Niech spojrzę na partię konserwatywną Wielkiej Brytanii. To właśnie z tego środowiska wyszła inicjatywa nie tylko związków partnerskich, ale również równości małżeńskiej. Będzie pan ministrem? Nie, panie redaktorze, pan się polityką senioralną nie powiedziałem tylko dlatego, że u nas jest jeden kapitan, jeden selekcjoner, nazywa się Donald Tusk. A kiedy poznamy skład rządu? I to on będzie decydował o tym, kto jaką rolę otrzyma na najbliższe 4 lata. Ale kiedy poznamy skład rządu? Ma pan taką wiedzę? Panie redaktorze, te rozmowy się toczą, jak pan wie, każdego dnia. A zna pan jakieś nazwiska potencjalne, czy nic nie jest ustalone? Wie pan, jeżeli znam, to przecież ich nie ujawnię tutaj, bo jedyną osobą upoważnioną do komunikowania ustaleń jest Donald Tusk. Myśli pan, że to się wydarzy w tym tygodniu, że cokolwiek będziemy wiedzieli? Bo wie pan, ta giełda nazwisk też bije się w piersi. Media uwielbiają te różne informacje opisywać o różnych roszadach personalnych, ale czy w końcu ta sytuacja się trochę uspokoi i coś więcej? Panie dyrektorze, przede wszystkim najważniejszy jest program. My mamy na stole 100 konkretów na 100 dni. Przychodzi Lewica ze swoimi propozycjami, przychodzi Trzecia Droga i musimy, tak powiem, dopiąć umowę koalicyjną. Czyli to się wszystko uciera jeszcze. A następnie jakby elementem realizacji programu będą personalia. No cóż, no to zobaczymy, czekamy w takim razie na te pierwsze decyzje, no i informacje, które dzisiaj zdaje się pan ujawni razem z Dariuszem Jońskim. Pracy nadal sporo, mimo że już po wyborach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Poświęcony czas. Moim i państwa gościem był Michał Szczerba.